Cześć. W historii Europy wyższe sfery, niezależnie od usytuowania geograficznego, miały w gruncie rzeczy podobne upodobania. Skłonność do luksusu i wystawności, umiłowanie piękna, słabość do polowań łączyły i cesarzy, i królów, i carów, i otaczających ich dworzan. Arystokraci tak mieli. Kolejną rzeczą, która łączy szlachetnie urodzonych, jest miłość do smukłonogich psów, na co dowody podawaliśmy Wam w odcinku o hartach polskich, ulubionych czworonogach naszych królów i szlachty. Tym razem wybieramy się w podróż do carskiej Rosji, gdzie szlachta podobnym sentymentem umiłowała te psy, a tamtejsza ich odmiana, czyli borzoje, stały się dziś ulubieńcami celebrytów i ludzi ze świata mody. Niezwykłe piękno tych czworonogów przez lata znalazło odbicie w licznych fotografiach, obrazach, rzeźbach, a także w naszym filmie. Nagranie go możliwe jest dzięki hodowli flegeton, prowadzonej przez Małgorzatę Adaś, która należy do klubu hodowców Tropidog. Tutaj wiele wspaniałych borzojów znalazło swój dom i stąd wyjeżdża na wystawy czy zawody, niejednokrotnie zdobywając najwyższe tytuły. Borzoje to także jedna z moich ulubionych ras, bo byłam szczęśliwą opiekunką dwóch przepięknych egzemplarzy, Scottiego i Vibi, które odcisnęły mocne piętno w moim sercu. Dlatego ze zdwojoną energią zapraszam Was dzisiaj na odcinek o hartach rosyjskich. Zaczynamy! Hart rosyjski Borzoi był moim marzeniem z dzieciństwa. Za moich czasów zbierało się znaczki, nie było dostępu do internetu. No i pewnego dnia trafiłam na znaczek z Kuby aż z borzojem. Strasznie mi się spodobał. Co prawda w domu zawsze były psy, bo zawsze coś tam ściągałam do siebie, że tak powiem, wszystkie kundelki do domu. Także mieszkały z nami różne i małe i duże psy. No ale to było takie nieziszczalne marzenie. Natomiast już po szkole poszłam do pracy. No i traf chciał, że koleżanka miała miot borzoja. No to od razu wzięłam. Borzoi znaczy po rosyjsku prędki, szybki, ale także bezczelny, co na swój sposób może oddawać charakter tej rasy. Ale pierwszym terminem, który wyskakuje w słowniku rosyjsko-polskim po wpisaniu słowa borzoi, jest po prostu hart. Dokładne pochodzenie borzojów jest bardzo trudne do ustalenia, bo zasnuwa je mgła historii. Prawdopodobnie wywodzą się od hartów starorosyjskich i azjatyckich. Z pewnością wielowiekowa tradycja polowania z hartami rosyjskimi sięga czasów średniowiecza i mamy na to bezpośrednie dowody. Na ścianie zbudowanego w XI wieku Soboru Mądrości Bożej w Kijowie można znaleźć fresk ukazujący polowania z hartami. Wzmiankowane były także w starych kronikach. Według jednej z nich harty dołączono do posagu Anny, córki Jarosława I Mądrego, która brała ślub z królem Francji, Henrykiem. Działo się to w 1051 roku, dawno temu. Trzeba uważać, jeśli chodzi o spacery. Trzeba mieć zawsze oczy dookoła głowy i najlepiej jak samemu się zerknie, czy rzeczywiście coś nadchodzi, nadbiega, przesuwa się, czy nie. Bo wtedy jesteśmy w stanie odwołać psa i jesteśmy w stanie nad nim zapanować. Natomiast jeśli on pierwszy zobaczy, no to wtedy reakcja jest natychmiastowa, gonie. Pierwsze doniesienia o polowaniach z hartami w dawnej Rosji pochodzą z XVI wieku, a znamy je ze sprawozdania opublikowanego w 1549 roku przez Zygmunta von Herbersteina, który był posłem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w Moskwie. Wiadomo też, że car Iwan IV Groźny utrzymywał sfory książęcych hartów w Łudzińsku pod Moskwą. Hart rosyjski był ulubioną rasą wielkich właścicieli ziemskich, którzy psów używali do polowań. Z ich udziałem polowano na zające, wilki, sarny i lisy, korzystając przede wszystkim z wyśmienitego wzroku borzoja. Jego węch miał mniejsze znaczenie. Zaciętość i silna determinacja podczas polowania sprawiały, że borzoje dobrze radziły sobie podczas polowania na duże zwierzęta, a w szczególności na wilki. Pomimo popularności, dopiero XVII wiek pozwolił na ukształtowanie się rasy. W 1650 roku został spisany pierwszy wzorzec rosyjskiego harta długowłosego, a ówczesne psy były bardzo podobne do współczesnych. Żeby skutecznie wykonywały swoje zadania podczas polowań, potrzebowały jeszcze pewnych cech i budowy ciała.
O to zadbali pierwsi hodowcy. Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow był miłośnikiem imponujących polowań. Jego własnością była także jedna z najsłynniejszych hodowli borzojów, która powstała w Perszino w guberni tulskiej. Na świat corocznie przychodziło tam około 60 szczeniąt. Sam książę Mikołaj wybierał się na łowy z dwiema sforami psów gończych, każda po 45 sztuk, do tego 150 borzojów i 15 greyhoundów, razem 255 czworonogów gotowych do walki z dzikim zwierzem leśnym. Według osobistych zapisków księcia od 1887 do 1913 roku upolowano w ten sposób 10 080 sztuk zwierzyny, w tym 8656 zajęcy, 743 lisy i 681 wilków. Rozmach robi wrażenie. Książę kochał borzoje i sam nadzorował ich hodowlę. Dążono do uzyskania psów dużych i silnych, ale przy zachowaniu aerodynamicznych kształtów. W wyniku wieloletniej pracy hodowlanej uzyskano bardzo wąską czaszkę, cechę charakterystyczną dla borzoja. Majątek wielkiego księcia Mikołaja, który powstał w 1887 roku, przez wiele lat stanowił ostoję hodowli harta rosyjskiego. Na jej podstawie bazowało wiele hodowli z zachodniej Europy, Ameryki, a także Australii. Później harty trafiły także do Wielkiej Brytanii. U borzojów szczególny nacisk kładziony jest na solidny bieg, mocną szyję i szczęki. Ważna jest odwaga i zwinność, która w połączeniu z odpowiednią kondycją daje doskonałe narzędzie do polowań. Borzoj powinien charakteryzować się niepowtarzalną elegancją, z płynnymi liniami i wdziękiem, który widoczny jest nie tylko w ruchu, ale także w spoczynku. Samce są męskie, ale nie przerysowane. Suki delikatniejsze i wyrafinowane. Cała budowa psa znamionuje siłę, wytrzymałość oraz zwinność. Pies porusza się podczas polowania bardzo szybkim galopem, pokonując długimi susami ogromne odległości. Hard rosyjski borzoj to pies o arystokratycznym wyglądzie, suchej, mocnej budowie ciała i wydłużonych proporcjach. Borzoje to harty długowłose i rzeczywiście ich pofalowany włos wyróżnia je chociażby na tle hartów polskich. Także wielkość borzoja robi imponujące wrażenie. Te psy osiągają w kłębie do 85 cm wysokości, a niektóre samce nawet 95 cm. Waga zazwyczaj waha się od 35 do 45 kg. Borzoje mogą mieć w zasadzie dowolne umaszczenie poza czekoladowym i niebieskim. Wszystkie kolory mogą być jednolite bądź łaciate. Frędzle, portki oraz pióro na ogonie są wyraźnie jaśniejsze od podstawowego koloru umaszczenia. W przeszłości najlepsze harty osiągały zawrotne ceny. Na przykład hrabia Artem Woroncow za dobrego psa przekazał 200 hektarów ziemi. Zaś bogaty właściciel ziemski, Paszkow, oddał swoją córkę za żonę uboższemu sąsiadowi, Połtawcewowi, ponieważ w zamian otrzymał bardzo rączego psa tej pięknej rasy. Nie tylko książę Mikołaj miał dużo psów, bo sfory należące do innych bogatych Rosjan były wówczas najliczniejsze w historii łowiectwa. Przykładowo ziemianin Samsonow ze Smoleńska utrzymywał sforę 1000 psów, z czego połowę stanowiły borzoje. Tak to wyglądało do czasów cara Aleksandra II, który w 1861 roku zniósł poddaństwo chłopów. Wtedy niestety większość wielkich hodowli upadła. Zabrakło rąk do pracy przy liczących 1000 egzemplarzy sforach psów. Paradoksalnie był to jednak taki moment w historii, kiedy hodowla borzojów ruszyła na poważnie. Dzięki wysiłkowi hodowców udało się stworzyć generalnie zdrową rasę, z którą pod tym względem nie ma większych problemów. Niektóre borzoje mogą cierpieć na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zespół ostrego rozszerzenia i skrętu żołądka oraz niedoczynność tarczycy, ale nie są to częste sytuacje. Harty rosyjskie nie wymagają wielkich zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy systematyczne szczotkowanie i czesanie długiego włosa średnio raz w tygodniu. Do tego od czasu do czasu wypadałoby psa wykąpać. Wystarczy średnio raz na 2-3 miesiące. Pies spokojny w domu. Nie ma go. Ja mam 11 sztuk. Co prawda zajmują kanapy i inne miejsca, ale nie ma ich w domu. No oprócz tego, jak się otworzy lodówkę, no to wtedy przychodzą.
Harty wymagają wysokiej jakości, energetycznego i bardzo dobrze przyswajalnego pokarmu. Choć są ogromne i mają niezwykle głęboką klatkę piersiową, to jednak całkowicie wypełniają ją płuca i serce. Silne podkasanie brzucha pozostawia bardzo mało miejsca dla żołądka. Dlatego pokarm musi być niejako skondensowany, czyli w niewielkiej ilości musi dostarczać stosunkowo dużych nakładów energii i składników odżywczych. Najłatwiej borzoje karmić wysokiej jakości gotowymi karmami. Domowa dieta sprawdza się słabo, szczególnie jeśli jest zbyt objętościowa. Dzienną dawkę pokarmu warto podzielić na dwie części, żeby zanadto nie obciążać przewodu pokarmowego. Borzoje mogą mieć problemy z rozszerzeniem oraz skrętem żołądka, a jak bardzo niebezpieczne są te przypadłości, mówiłam w oddzielnym odcinku poświęconym w całości temu zagadnieniu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do historii. W czasie rewolucji październikowej większość borzojów zginęła. Na szczęście najlepsze egzemplarze udało się sprzedać za granicę. 3 października 1917 roku wystawiono na licytację 29 carskich borzojów, z których 27 trafiło do USA. W latach 20. XX wieku istniała jeszcze w Związku Radzieckim niewielka liczba hodowli, które upaństwowiono w latach 30. Kolejnym ciosem dla borzoja była II wojna światowa, która zniszczyła prawie wszystko, co udało się odtworzyć w okresie międzywojennym. Rasa przetrwała tylko dzięki temu, że niewielka liczba psów była hodowana w bogatych mieszczańskich domach Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Ostatnie dekady to okres intensywnej odbudowy populacji tych psów w Rosji, wspomaganej w dużej mierze przez hodowców niemieckich i amerykańskich. Obecnie harty rosyjskie, zarówno w ojczyźnie swego pochodzenia, jak i w Polsce oraz innych krajach, mają się dobrze. Ponieważ w większości krajów Europy polowanie z hartami jest zabronione, zatem aby zapewnić im należytą porcję ruchu, można puszczać borzoje w terenowych crossingach albo wyścigach torowych. Świetnie sprawdzą się też przy rowerze albo jako towarzysz biegaczy. Ale należy pamiętać, że borzoj to szalenie dynamiczny sprinter, nie maratończyk. I choć ruch jest dla nich ważny, to w domu okazują się być flegmatykami i leniuchami. Najchętniej czas spędzają w ulubionym fotelu albo na legowisku. No ale dla kogo ta rasa jest odpowiednia? Borzoj ogólnie rzecz biorąc charakter ma bardzo powściągliwy. Natomiast no, moje troszeczkę są inne. Ponieważ kochają ludzi. Kochają ludzi i mimo, że wielkością przykładowo sąsiedzi nie wchodzą na naszą posesję, bo się boją, to one bardzo chętnie by takiego człowieka zalizały, a nie zagryzły. Harty rosyjskie to psy dla rozsądnych, dojrzałych opiekunów, którzy rozumieją i szanują ich naturę. Borzoje cenią wygodę i komfort, lubią ludzi spokojnych, zrównoważonych. Nie czują się dobrze w otoczeniu osób nerwowych czy hałaśliwych. Są z natury spokojne, ale też bardzo pewne siebie. W domu raczej zrównoważone i powolne, ale gdy na spacerze dostrzegą coś interesującego, to mogą w sekundę zdecydować się na szaleńczy galop. Borzoje mają duże zapotrzebowanie na ruch, dlatego przynajmniej jeden spacer dziennie powinien być dłuższy i trwać minimum około godziny. Ale żeby naprawdę pies był szczęśliwy, powinniśmy od czasu do czasu zabierać go za miasto i puszczać na swobodnej, bezpiecznej przestrzeni. W domu borzoj będzie leniuchował i spędzi większość dnia zwinięty w swoim legowisku albo na ulubionym fotelu. Nadaje się także do miejskiego życia w mieszkaniu, bo nie hałasuje. Do tego jest psem bardzo czystym i nie ma nieprzyjemnego zapachu. Borzoje są odporne na warunki klimatyczne, dlatego większą część roku mogą spędzać na dworze. Dobrze znoszą niskie temperatury, a mróz i śnieg nie robią na nich wrażenia. Zatem i wiejskie życie może im się spodobać. Nie lubią za to deszczu. Mokra pogoda skutecznie może je zniechęcić do spacerów. Zatem jeśli zapewnimy im dobre jedzenie, spokój, wybieganie, no i dużo, dużo odpoczynku, to jest to pies dla nas. Pamiętajcie jednak, że właściciel borzoja musi mieć na niego zezwolenie od starosty. To łączy wszystkie harty. No dobrze, jak Wam się podobają psy tej rasy?
Jak w waszych oczach wypadają w porównaniu do hartów polskich? Komentarze są wasze, a my widzimy się za jakiś czas.